ciebie jakiś ważniejszy mecz, czy jak każdy kolejny? Każdy kolejny. Każdy kolejny. Jak wspominasz grę w Wiśle? Słabo, z racji tego, że trybuny były zamknięte dla kibiców, więc na pewno nie będzie ten mecz wyglądał pod kątem kibicowskim i oprawy jak pół roku temu. Dlatego cieszę się, że możemy tutaj dzisiaj być. Mam nadzieję, że z finalnym rezultatem bardzo korzystnym dla nas. No i właśnie dzisiaj duże wsparcie kibiców z Radomia. Dokładnie. No, czytałem, widziałem zdjęcia. Pan Władek chyba wrzucał, nie? Na Echo Dnia. Tak. Więc dzisiaj będzie czuć to wsparcie naszego 12 zawodnika i bardzo się cieszę, że dzisiaj będą nas wspierać i daj Bóg, będziemy wspólnie świętować po 10 minutach. Miesiąc temu wygraliśmy w Krakowie, nieopodal tutaj z Krakowią. 4 zwycięstwa z rzędu, także nic, tylko kontynuować tę serię z krakowskimi zespołami. Nie pozostanie nam nic innego, jak dzisiejsza wygrana. To nic, powodzenia. Dzięki. Wiem, że ostatnio jesteś bohaterem naszych kulisów, ale jak nie 300 meczów w Radomiaku, to urodziny. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. To co, prezent urodzinowy, zwycięstwo, może jakaś bramka? Dla mnie tak szczerze, zwycięstwo to by był piękny prezent. Jeśli się uda, wiadomo, bramkę, to jeszcze piękniejsze by było. Ale wiadomo, wiemy gdzie jesteśmy. Ciężki mecz bardzo nam czeka. Nie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani psychicznie i fizycznie. Na pewno przyjechaliśmy dzisiaj powalczyć o 3 punkty. Coś o tej pogodzie, jak wy piłkarze lubicie grać w tak padającym deszczu? No bo jednak rozmawiałem przed chwilą z Dawidem i jednak właśnie mówił, że czy to strzały z daleka, czy jakieś takie cięte dośrodkowania, to jednak na takiej murawie fajnie. Fajnie, że tak, zgadzam się jak najbardziej. Ta pogoda idealna do gry. Śliska trawa. Jak mówiłem, naprawdę, mam nadzieję, że dzisiaj będzie najpiękniejszy dzień. No i fajnie też mecz ze względu na to, że bardzo dużo kibiców z Radomia przyjeżdża. To jest właśnie to. Czekamy na nich. Żeby też robić nie powinien tylko dla mnie, tylko dla nich też. Mhm. Jak najbardziej dla nich. No to co, powodzonka. Dziękuję. Mauri. Gora pega, weź coś, go zwitaj. Good. Proszę.